Odwołanie zarządu województwa dolnośląskiego za odstąpienie od decyzji o rozbudowie opery. Czy ten plan sejmikowej opozycji może się powieść? Miejsca parkingowe we Wrocławiu to poważny problem. Być może rozwiązaniem będzie nowy parking podziemny, który powstaje w centrum miasta. Od 4 lat telefon zaufania pomaga w najtrudniejszych sprawach dzieciom i młodzieży. Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na informacje. Zarząd województwa dolnośląskiego zrezygnował z rozbudowy opery wrocławskiej. Powód to ryzyko utraty 50 milionów złotych unijnej dotacji, jeśli inwestycji nie udałoby się zrealizować na czas, czyli do 2015 roku. Radni sejmikowej opozycji mówią dziś o porażce marszałka i zapowiadają, że złożą wniosek o odwołanie zarządu. Miał być nowy magazyn na dekoracje i podziemna garderoba dla artystów, ale na planach się skończyło. Opera wrocławska nie będzie rozbudowana, a scena letnia przy operze nie powstanie. Przynajmniej do 2015 roku. Taką decyzję podjął zarząd województwa, bo inwestycja za ponad 100 milionów złotych okazała się o wiele bardziej skomplikowana niż zakładano. I trzeba było podzielić ją na 4 etapy. Niestety doszliśmy do wniosku, że 2 przetargi, które zostały ogłoszone, nie przyniosły wyłonienia inwestora. Znaczy przyniosły. Jest oferta, która była złożona przez jednego z inwestorów, najniższa oferta. Tam okazało się, że jest różnica prawie 40 milionów złotych na inwestycji. Inwestycja może być zrealizowana dopiero po roku 2015, bo gdyby teraz nie została wykonana na czas, Dolny Śląsk straciłby 50 milionów złotych z unijnej dotacji. A to zbyt duże ryzyko, na które województwo po prostu nie stać. Nie zdążylibyśmy do 2015 roku wydać tych pieniędzy, rozliczyć ich i potem musielibyśmy całość pieniędzy oddać z powrotem. Decyzję o rezygnacji z inwestycji z żalem przyjęli radni sejmikowej opozycji. Szkoda, bo przecież niedługo będziemy Europejską Stolicą Kultury. Nasza wrocławska opera to instytucja niezwykle znana i naprawdę na bardzo wysokim poziomie i ta scena letnia bardzo by się przydała. Dlatego radni z Klubu Obywatelski Dolny Śląsk do 11 listopada czekają na zmianę decyzji. W przeciwnym razie zapowiadają złożenie wniosku o odwołanie zarządu i liczą na poparcie radnych koalicji PO, PSL i SLD. Ten zarząd nie tylko w tej sprawie jest zarządem szkodliwym dla rozwoju województwa i myślę, że radni to widzą. Wniosek o odwołanie zarządu województwa prawdopodobnie zostanie złożony w poniedziałek. My zmieniamy temat. Ustanowienie struktur kościelnych na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej, czyli na ziemiach zachodnich, oraz historyczne pojednanie polsko-niemieckie z przełomowym orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich. To tylko wybrane tematy konferencji zorganizowanej we Wrocławiu. Konferencji zorganizowanej w 40. rocznicę utworzenia po wojnie podziału administracyjnego Kościoła w Polsce. Tak wyglądał dzisiejszy budynek kurii metropolitalnej we Wrocławiu tuż po II wojnie światowej. Jednak odbudowa zniszczeń to jedno. Administracyjnie diecezja wrocławska odrodziła się wraz z innymi na ziemiach zachodnich w 1972 roku na mocy bulli, jaką wydał papież Paweł VI. Była jakby uwieńczeniem długiej drogi. Od 1945 roku do 1972 ustanowienia kanonicznej organizacji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych, czyli trwałej organizacji kościelnej, którą też zapoczątkował tutaj administrator apostolski Karol Milik. A potem kardynał Bolesław Kominek, choć kierował archidiecezją wrocławską w latach 1972-74, czyli tylko przez 3 lata, to doczekał się pomnika. To postać wyjątkowa w powojennej historii Kościoła na ziemiach zachodnich. Autor historycznego listu biskupów polskich do niemieckich, w którym padły ważne słowa: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Poza aspektem stricte religijnym, to orędzie także miało mieć znaczenie w przestrzeni polityki międzynarodowej. Także Stolica Apostolska, dyplomaci Sekretariatu Stanu dostrzegali, że ten dokument miałby szansę wpłynąć na polepszenie relacji polsko-niemieckich. Komuniści to wszystko w jakimś sensie zmarnowali, gdyż rozpoczęli nagonkę przeciwko biskupom. Jednak władze kościelne, w tym przedstawiciele archidiecezji wrocławskiej, potrafiły stawiać skuteczny opór władzy PRL-owskiej. Przykładem jest ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, który chętnie pomagał działaczom opozycyjnego podziemia, choćby poprzez ukrycie sławnych 80 milionów złotych należących do Dolnośląskiej Solidarności.
słynna wieża u księdza Głoda, prawda, w parafii świętej Elżbiety przy ulicy Grabiszyńskiej, w której kilku opozycjonistów zresztą rotacyjnie właśnie mogło przeczekać poszukiwania przez SB. Zatem Kościół stanął na wysokości zadania i od samego początku był na pewno wsparciem dla instytucji opozycyjnych. Bronienie nawet ludności, bycia i kultury, którzy tu przyszli, i tworzenie całości jedności stanowiło niewątpliwie wielkie wyzwanie także dla kapłanów tego czasu. Dziś administracja w archidiecezji wrocławskiej to 33 dekanaty, do których należy łącznie 301 parafii. Na terenie archidiecezji pracuje 940 kapłanów. Miejsca parkingowe we Wrocławiu, a właściwie ich brak, to poważny problem. Być może rozwiązaniem będzie nowy parking, który powstaje w centrum miasta, najpóźniej w lipcu. Przyszłego roku ma przyjąć pierwszych kierowców. Ma mieć ponad 300 miejsc postojowych. Tak wygląda plac budowy, a raczej jego podziemia, gdzie powstaje nowoczesny parking na placu Nowy Targ we Wrocławiu. Stan surowy, zamknięty obiektu jest już gotowy. Wykonaliśmy w tej chwili całą konstrukcję żelbetową parkingu. Wszystkie ściany fundamentowe, płytę fundamentową, ściany, stropy. I obsypaliśmy, w tej chwili demontujemy zabezpieczenie wykopu, głębokiego wykopu. To był wykop na 11 metrów ze ściany z profili arsenowych, ściana szczelna. Teraz kolejna praca wykończeniowe. Jedna rampa zjazdowa i wyjazdowa już jest. Powstanie jeszcze jedna od ulicy Piaskowej. Instalowane będą windy. Pozostaje nam uzbrojenie wszystkich instalacji wewnątrz oraz wykończenie robót na powierzchni, czyli zagospodarowanie całego placu Nowy Targ. A na nawierzchni, oprócz zieleni i drzew, planowana jest jeszcze jedna mała inwestycja. Ma tu pojawić się fontanna. My w zakresie naszego kontraktu tego elementu infrastruktury nie wykonujemy. Wykonujemy natomiast wszystkie przyłącza dla przyszłej jej realizacji. Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Nie ma mowy, przynajmniej na razie, o żadnym poślizgu. Prace archeologiczne nie wpływały tutaj na tempo prac, dlatego że one były zaplanowane i wiedzieliśmy, że ile potrwają, mniej więcej trwały tyle, ile było to zaplanowane, i nie można mówić o opóźnieniach. Parking będzie miał 3 kondygnacje. Zmieszczą się w nim 334 samochody. Dla pojazdów elektrycznych przewidziano 5 miejsc. Wewnątrz będzie system nawigacji parkingowej, sprzężony z ITS-em. Dzięki temu kierowcy będą widzieli, czy są wolne miejsca. W każdych centrach miast, czy gdzieś na obrzeżach centrów, takie parkingi powinny powstawać. W Polsce tak się zdarzyło, że do nas boom samochodowy przyszedł wcześniej niż te miejsca parkingowe były gotowe. Teraz to nadrabiamy. To jest pierwszy parking, kolejny będzie przy Narodowym Forum Muzyki, ponad 600 miejsc. Parking ma być gotowy najpóźniej w lipcu w 2013 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszt to 37 milionów złotych. Z tego miasto zapłaci 15 milionów. A teraz problemy z kartą Open Wrocław, która miała być magnesem dla turystów. Wrocławscy urzędnicy sprawdzają, dlaczego do tej pory kartę kupiła niewielka grupa, zaledwie 400 osób. Karta Open Wrocław miała być prawdziwym hitem zarówno dla wrocławian, jak i turystów, ale okazała się niewypałem. Plan był prosty. Tylko do końca roku z karty miało korzystać 150 tysięcy osób. Korzysta zaledwie 400. Dlatego gmina Wrocław wszczęła kontrolę. Urzędnicy chcą wiedzieć, dlaczego sprzedaż idzie tak słabo. Sprawdzamy wszystkie czynności, jakie podejmował wykonawca w celu realizacji zadania, w celu postawienia systemu i sprzedaży karty. Kartę Open Wrocław przygotowało Forum Medicum. Na czele stowarzyszenia stoi Tomasz Góralski, który jest także prezesem będącej w sporze z miastem firmy Dynamicom. Za kartę, która miała być pakietem zniżek do pubów, restauracji, hoteli i siłowni, gmina Wrocław zapłaciła 2,5 miliona złotych. W zależności od wyniku kontroli będziemy podejmować działania zmierzające tak naprawdę po pierwsze do ochrony pieniędzy, które zostały zainwestowane w projekt. To jest najważniejsze. Wszystko wskazuje jednak na to, że to pieniądze wyrzucone w błoto. Brak pracy, problemy z uzyskaniem renty, a także ograniczony dostęp do lekarzy i rehabilitacji. To niestety szara rzeczywistość osób niepełnosprawnych umysłowo i ich rodzin. Rodzin, które pomocy szukają w fundacjach i organizacjach pozarządowych.
Syn pani Heleny Świeżko ma zespół Downa. Po tym jak skończył szkołę, matka była jego jedynym opiekunem. 15 lat po skończeniu szkoły, no wiadomo, że te dzieci nie mają żadnej pracy. Zostały polikwidowane jakieś zakłady pracy chronionej, gdzie kiedyś by miały jakieś zajęcia. I to tak zostało, myśmy pracowali jako rodzice, te dzieci zostają same w domu. W maju pani Helena i jej syn skorzystali z pomocy Oławskiej Fundacji Krok po Kroku. Po kilku miesiącach pan Piotr się usamodzielnia, poprawił się też jego stan psychiczny. Życie się zmieniło, naszych dzieci wstają rano, mają jakieś zajęcia, mają obowiązki, mają mnóstwo tutaj zajęć, no jest i logopeda, który rozwija w kierunku mowy. Są zajęcia z psychologiem, z pedagogiem, jest dogoterapia uwielbiana przez dzieci, bo jest wspaniały pies tutaj, one wszystkie pędzą na to spotkanie z tym psem. Była hipoterapia. Podobnych historii tylko w Oławie jest kilkaset. Fundacja Krok po Kroku funkcjonuje od roku, obecnie pomaga 150 rodzinom. Staramy się te osoby, naszych podopiecznych, zaznajamiać ze światem. Staramy się organizować wycieczki, wyjazdy, wyjścia do zoo. W tej chwili jedziemy na mecz Śląska, na przykład na stadion miejski. Staramy się po prostu normalnie funkcjonować. Tylko że to, co się wydaje normalne w świecie zdrowych osób, jest wielkim przeżyciem, wielkim wydarzeniem w świecie osób niepełnosprawnych. Potrzeby są jednak znacznie większe. Niestety, by je zrealizować, niezbędne są pieniądze. Nowo powstałe fundacje mają jednak ograniczone źródła finansowania. Dopiero po roku mogą korzystać ze środków unijnych, po 2 latach z odpisu w ramach 1% podatku. To, z czym się zmagamy każdego dnia, to brak środków często na zapłacenie czynszu, na prąd, na media. Ponieważ postawiliśmy sobie za punkt honoru, że tutaj znajdą swoje miejsce wszyscy i nie będziemy od nikogo pobierać za to pieniędzy, no to utrzymujemy się z dobrej woli wielu ludzi. Ktoś przyniesie kawę, ktoś przyniesie herbatę, ktoś inny wpłaci coś na konto. No i jak na razie przez tyle miesięcy udaje się funkcjonować. 19 listopada w Ośrodku Kultury w Oławie odbędzie się konferencja naukowa Krok po kroku sięgniemy obłoków. Lekarze, rodzice i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mówić m.in. o problemach legislacyjnych, jakie dotykają osób niepełnosprawnych. 6 listopada 2008 roku zadzwonił po raz pierwszy i dzwoni od 4 lat, udzielając pomocy w najtrudniejszych sprawach dzieciom i młodzieży. Telefon zaufania to szansa na bezpłatną i anonimową rozmowę z osobą, która pomoże rozwiązać prawie każdy problem. 116 111 to numer telefonu zaufania. Stworzony specjalnie dla dzieci i młodzieży. Działa od 4 lat. Każdy, kto zadzwoni ze swoim problemem, może liczyć na pomoc i rady. A te dotyczą dosłownie wszystkiego, co spotyka nastolatków. Samotności, braku akceptacji ze strony kolegów i rodziny, problemów z dojrzewaniem, uzależnieniami. Nie ma tematów tabu. Bardzo dużo młodych osób dzwoni też, żeby porozmawiać o przemocy, o doświadczeniu przemocy, ale też o tym, że widzą, że ktoś z ich rówieśników albo że w ich domu jest przemoc. Najwięcej telefonów dotyczy relacji z otoczeniem, braku zrozumienia. Dzwonią przede wszystkim gimnazjaliści. Jak się okazuje, przejście ze szkoły podstawowej szczebel wyżej stwarza sytuacje kryzysowe. Jeżeli nie mamy takiego wsparcia w przyjaciołach, jeżeli nie mamy wsparcia w rodzinie, nie mamy się do kogo zwrócić z naszymi problemami, to automatycznie jesteśmy na takiej jakby straconej pozycji w radzeniu sobie z tymi problemami. Bo problemy mają to do siebie, że tak jakby oplatają jak bluszcz. I jeżeli nie mamy kogoś, kto podałby nam dłoń, kto pomógłby nam w poradzeniu sobie z tym problemem, no to będzie nam bardzo trudno samemu znaleźć dobre rozwiązanie. 4 lata działalności telefonu zaufania to ponad 500 000 połączeń, to ponad 13 tysięcy wiadomości online i 240 interwencji. My nigdy nie dajemy gotowych rad i rozwiązań, bo każdy człowiek, każda młoda osoba jest inna, każdy problem jest inny, każda młoda osoba ma inne zasoby do poradzenia sobie z tym problemem, więc nie usłyszy nigdy gotowego rozwiązania, nie usłyszy zrób to i to, nie usłyszy też nigdy, że to jest błahy problem. My nigdy nie oceniamy problemu z perspektywy osób dorosłych, oceniamy je z perspektywy tych osób, które do nas dzwonią. Rozmowy są anonimowe i bezpłatne. Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12 do 20. Wykwintne dania przygotowane przez mistrzów patelni, wykłady na temat wina i czekolady to tylko niektóre atrakcje pierwszego kulinarnego rajdu mistrzów, który w piątek rozpoczyna się we Wrocławiu.
Zanim ryba trafi na patelnię i stół, musi przejść proces luzowania, czyli zostać oddzielona od ości. Zadanie z pozoru wydaje się być łatwe, ale to właśnie w tej fazie wielu, nawet profesjonalnych kucharzy, popełnia błędy. Właśnie od luzowania flądry we Wrocławiu rozpocznie się w piątek pierwszy kulinarny rajd mistrzów. Na technikę, czyli na sposób krojenia, sposób luzowania, jak i oczywiście użycie odpowiednich narzędzi, nie tak jak to się czasami dzieje. Niestety przykro powiedzieć, właśnie w telewizjach. W zawodach będzie uczestniczyć 12 drużyn. Ich umiejętności będzie oceniać m.in. Karol Okrasa czy Robert Sowa. Gościem specjalnym będzie Magdalena Gessler. To jest taki doskonały mariaż tego, co mogą wnieść profesjonaliści, zawodowcy, tak, z tym, co powinien odebrać konsument, ten końcowy. Pani Magda doskonale łączy te dwa światy, prawda? Łączy znakomitą kuchnię z umiejętnością dotarcia do osób, które tą kuchnią się zajmują. Najważniejszą chyba taką nagrodą, poza nagrodami rzeczowymi, będzie to, że będą mogli wystąpić zwycięzcy tego konkursu na Kulinarnym Pucharze Polski, który odbywa się raz w roku na targach poznańskich. Pierwszy kulinarny rajd mistrzów Haston City Hotel rozpocznie się w piątek o 9 i potrwa do godziny 14. W czwartek trwały przygotowania. Zawodom będzie mógł się przyjrzeć każdy. Podczas imprezy będą także wykłady na temat czekolady i wina. Na koniec zaproszenie do Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Jej studenci przygotowują się do spektaklu premierowego. Nasza klasa to tytuł spektaklu, który wystawią studenci 4 roku Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Trwają właśnie przygotowania do premiery. To jest sztuka oparta na wydarzeniach, które się stały w czasie wojny w Jedwabnym, a wszyscy wiemy, co tam się stało. Aczkolwiek nas to tutaj jakby zainteresowało głównie jakby to losy tych ludzi, nie? Znaczy nie jakby stosunki polsko-żydowskie, tylko losy tych ludzi. Sztuka powstała na podstawie dramatu o tym samym tytule autorstwa Tadeusza Słobodzianka. Jego książka otrzymała literacką nagrodę Nike w 2010 roku. Akcja spektaklu rozpoczyna się w 1925 roku, a kończy w czasach współczesnych. Opowiada historię grupy szkolnych przyjaciół. Tłem ich losów i perypetii jest m.in. okres II wojny światowej czy kwestia przynależności religijno-kulturowych. Robimy spektakl, przedstawienie o ludziach młodych, zwłaszcza o relacjach między nimi i o tym, co się wydarzy. Każdy ma swoją historię i jest to opowieść o 10 historiach, tragicznych historiach, które przeplatają się między sobą. Przedstawienie będzie można zobaczyć 9 i 10 listopada na scenie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Początek spektakli, godzina 19. Wstęp wolny, ale po uprzedniej rezerwacji. A my w ten sposób kończymy informacje kolejne w piątek o 17.30. Poranne wydanie o 7.00. Zapraszam do zobaczenia.